I teraz to rozwijamy zlansowaną akcją. Czekają to plus muzyka, która się tam przygrywała. No właśnie. Jeśli chodzi o muzykę, to nie wiem, czy muzyka to dobre słowo, choć noise to ciekawa. Dużo dysonansów jest w tej muzyce, dużo zmian tempa. To jest rzecz, która próbuje zaprzeczyć tej idei muzyki, czyli antyharmonię. Coś trochę jak współczesna... Adama Mickiewicza, który w trakcie swojej drogi z Konstantynopola, prawda, to już w trumnie, strasznie trudno było mu napisać ten tekst, ale udało się. Świetnie, a rzuciłbym na to... Marcin Makowski. Oklaski. Panie Marcinie. Pan nazwisko oklaski. Dlaczego mleczne krowy też są zabijane na mięso? Skąd ten tytuł? Co może oznaczać krowa? No więc tak, proszę Państwa, mleczne krowy zabijane na mięso. Wiem, że to jest problem, który do dzisiaj nie występował w literaturze faktu, nawet w literaturze przedmiotu, nawet w literaturze obiektywnej, ani w literaturze subiektywnej nie występował ten problem. Prawda, PSE, media, mass media, świńska grypa, ptasia grypa. Ja spodziewałem się, że wkrótce będzie krowia grypa, zwłaszcza mleczna grypa. Chciałem zainteresować społeczeństwo tym faktem. Przemilczanym przez wszystkich. No więc, w jakim miejscu można by wejść pana poezję? Koleś. Koleś stary, to mi cieszy. Mamy sieć wypark i zawstecze. Znam je. Wyciągam zapiekankę, zjadam zapiekankę, trawię zapiekankę. Zmiłuj się nad nami. Zapalam papierosa, palę papierosa, pytuję papierosa. Zmiłuj się nad nami. Panno święta, co Bóg wybroni z jasnego w metce i medy. Zmiłuj się nad nami. Dziękuję, Łukaszki. Mnie bardzo zaintrygował, ale teraz się wszystko wyjaśniło. Dziękuję bardzo. Życzę owocnych czasów.